serdecznie na 10. Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej Ja po prostu mam talent. Wśród zgromadzonych osób, gości jest osoba, która była autorką pomysłu zorganizowania Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Mam tu na myśli panią... No i pan Tomek, ale pani Stasia była główną autorką. I mam na myśli tutaj właśnie panią Stasię, która sama stworzona do muzyki chciała jeszcze, żeby promować uczniów uzdolnionych muzycznie. Gratuluję tego pomysłu, gdyż festiwal się cieszy ogromną popularnością, czego dowodem jest już dzisiaj 10. edycja. Proszę przyjąć kwiaty w dowód uznania. A kapela. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, co komu wychodzi. Czasami człowiek musi inaczej się udusi. O! Wobec tego rozpoczynamy konkurs, a zaczniemy od najmłodszych. Na scenę zapraszam Mikołaja Mikołajek z klasy 0 Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie. Mikołaj zaśpiewa piosenkę pod tytułem Co powie tata, którą przygotował pod kierunkiem pani Urszuli Szczepanik. Powitajmy go gorącymi brawami. Ani dziadka, ani taty, ani siostry, mejdę, aby nie raz prawdzie mam oczy.
Ja mam powołanie, gdy już stanie ci na pitne stole, to za niebieski makijaż, korona ma całaski. Ile portesy, 5000 robią mi. Skoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz, z kim chcesz. Nie rób takiej żałosnej miny. O, wie się nie martw, o, wie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś, gdzie jesteś, a jak cię nie mam, to też nie wiem, gram. Jeśli chcesz wiedzieć, same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o, wie się nie martw, ja sobie radę dam. Śniada nad nas. Chciałaby razem czas nam upłynął, ale ty staj mi czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Big. Wszystko się zmienia teraz w dzień, humorką grają mi dni. Złożyć Emilce Błasińskiej. I chciałam jeszcze coś powiedzieć. Zapamiętajmy to nazwisko, bo nie wiadomo, czy kiedyś nie będziemy słyszeć wielkiej, wielkiej artystki. Jest to pierwsze miejsce Ania Pastuszek. Podziwiam równo dzieci, tych, których przygotowywali i was, państwa, rodziców podziwiam. Pozwólcie tym dzieciom tak dalej rozwijać się. Dziękuję ślicznie.